raczej nie, bo szukaliśmy 3 punktów my, jak zarówno Orkan Rumia. Także myślę, że remis nie satysfakcjonuje ani Orkana, ani nas. W przebiegu gry myślę, że mecz był dosyć wyrównany, dosyć twardy. Jednak trochę więcej sytuacji myśmy stworzyli, szczególnie w pierwszej połowie. No nic nie wpadło, bardzo dobrze Kamil Biecke wpisywał się w bramce. Tak generalnie mecz walki w środku pola, tak jak już mówiłem, bez żadnych fajerwerków. Myślę, że no, tak jak tej trzeciej lidze jest, a jak góra gra ze sobą, to każdy bardziej patrzy, żeby tej bramki nie stracić, jak ją zdobyć. Dlatego takie jest spotkanie i taki wynik. Ja gratuluję Orkanowi, że się pozbierał po tych 2 trudnych meczach, gdzie doznał niespodziewanych trochę porażek. Na dzień dzisiejszy myślę, że 1 punkt jest też dobry, zostaje 11 kolejnych, to trzeba walczyć. Z takim przeciwnikiem jak Orkan, to trzeba szanować. Dziękuję za bardzo, życzę powodzenia. No czy szczęściu, na pewno sytuację na tym miejscu zdominował dzisiejszy wiatr. Nie? 3 dni taki kalny mamy tutaj na wybrzeżu, że w piłkę nie można było grać. Ta piłka albo była za daleko pomięta, albo tak krótko przypadek rządził. I Bytovia, z tego co ja pamiętam pierwszą połowę, to dwa rzuty rożne, z których tam się zagotowało. Ja to patrząc nawet na naszą głowę, rozpoczęliśmy bardzo dobrze, wychodzi właśnie Adamus tam na sam, wszystko dobrze zrobił, no tam też w sobie, do nas 1-0, to my przecież musimy, że nie uszkodować tam, ale Kiniał się przekonać, mecz walki, powoda, który tutaj szalał, to zdominowało, na pewno nie był to żaden wielki mecz, jak na czołowe zespoły tej trzeciej ligi. Na pewno kibice spodziewali się lepszego widowiska, ja zresztą też, no ale z drugiej strony przyjechaliśmy tutaj wygrać i się nam fajnie ułożyło, bo przecież Wojtek Pięta dostał, ja nawet nie wiem w której minucie, z pół godziny graliśmy w przewadze jednego zawodnika, ale w drugiej połowie już końcówkę to graliśmy na 5 napastników, no i ta bramka wisiała w powietrzu, przecież Adrian Stepni ładnie się tu przedał, chyba 4 chłopaków kiwnął i z 3 metrów o jakieś tam wirtuozerię. No najważniejsze, że drużyna zrozumiała, że tu się w tej lidze walczy, że tu się nie odpuszcza. Chłopacy są po meczu zmęczeni, tego wcześniej nie było. I może to był ten nasz problem, że biegali i walczyli. No żal tych straconych tutaj punktów, bo ja tak cichaczek myślałem, że wygrałem. No właśnie, patrząc na te pierwsze 2 mecze w rundzie wiosennej, dzisiaj zagraliśmy zupełnie inaczej. No jednak z Bejzerowem czy z Błękitnymi to nie wyglądało zbyt ciekawie, a dzisiaj no właśnie w tej drugiej połowie mieliśmy co najmniej 4 takie 100-procentowe sytuacje, czyli już ten Orkan jest praktycznie taki odmieniony, tak? No może trochę, no na pewno duża zasługa tych właścicieli, którzy weszli do szatni, zrobili porządek, wytłumaczyli co niektórym, o co w piłce nożnej, na czym ta piłka nożna polega, bo te moje apele, prośby no jakoś nie docierały. Ona się przyzwyczaiła, że jak 2 mecze zagrają, no to rzucą trenera, przyjdzie nowy i znowu można na kilka jechać, znaczy jakoś chyba to wyszło, i chłopacy wiedzą, zostały tylko 2 miesiące i oni w sumie pracują też na spójach, bez znaczenia, czy ja będę celował, czy Panaczek, czy Mourinho, oni muszą grać na siebie, bo za 2 miesiące ktoś będzie ich chciał mieć, albo ktoś powie nie, takiego kalendowania nie jest, więc oni teraz mają możliwość się promować, jak ja to mówię. No, mają to taką możliwość, że dobrze grając, może ktoś ich weźmie. Ja im życzę, ja mówię nawet Ekstraklasy, bo to jest największy dla mnie radość, jak ja widzę, że moi piłkarze grają gdzieś wiesz. Dlatego oni muszą wiedzieć, że nie oglądając się, kto trenuje, kto to mówi, kto to pisze. Każdy musi patrzeć na siebie. I tak jak ja mówię, no może zasługa też Daniela, który siedzi na tym boisku. I kolana i wszystkiego razem, Rafał Rogalski to samo, ale widać, że chłopacy widzą, że jeżeli im się chce, no to nam też nie wypada. No i to jest taki może dobry do drużyny totalnie, też tylko czekam na jego dzięki, z minuty na raz. Tak dzisiaj też było, ale zawsze Daniel coś tam w głowie, na rutynie gdzieś bije, coś wszędzie, parę fauli na 15 zarobił, więc tego Daniela nam sami widzimy brakowało w tych pierwszych 2 meczach, dlatego chociażby na tej atmosfery nie wpływa. Patrząc na drużynę Bytowi, to jest lider z ogromną przewagą nad nami, ale ja tutaj już nie widziałem żadnej.